A przed nami kolejna skandaliczna, lobbystyczna wrzutka. Minister Henning-Kloski bez skrupułów, przy odwróconej uwadze opinii publicznej, skupionej na powodzi, po cichu przepycha przepisy, przy których przymusowe wysiedlenia i 300 metrów od wiatraka stają się niewinną igraszką. Tak napisał na platformie X były szef Orlenu Daniel Obajtek. We wpisie tłumaczy: 18 września w środku powodzi na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniono pilny projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Minister klimatu uprzejmie prosi o potraktowanie sprawy jako niezwykle pilnej. Zgodnie z artykułem 3b projektu działania polegające na budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji odnawialnego źródła energii stanowią realizację nadrzędnego interesu publicznego oraz są uznawane za służące zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu bezwarunkowo i bezterminowo. Każda inwestycja OZE ma być od tej pory zawsze uznawana za nadrzędny interes publiczny. Co to oznacza? Wiatraki bez pytania o zgodę blisko domów? Proszę bardzo, w środku obszaru Natura 2000 nie ma sprawy. Brak konsultacji społecznych? Oczywiście. Niszczenie środowiska? No trudno, wszak to o bezpieczeństwo kraju chodzi, tak, na platformie X informuje były prezes Orlenu Daniel Obajtek. A ze mną w studiu gość Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, telewizja w Polsce 24, tygodnik sieci i magazyn Bez Spiny oczywiście. No i zaczynam od tej wrzutki pani minister Henning-Kloski, bo to, mam wrażenie, że już to przerabialiśmy kiedyś w troszkę innych okolicznościach, ale pani minister już próbowała przepchnąć podobne przepisy. Doskonale skomentował to, mam tutaj przed sobą tweet z kolei Sebastiana Kalety, który pyta, no bo każdy wie, że tak zwany obszar ochrony Natura 2000 to jest świętość dla każdego ekologa i tak dalej. Wiadomo. Dla ekoterrorystów także. W ogóle. I teraz pyta Sebastian Kaleta, ciekawe, czy Klaudia Jachira i Urszula Zielińska będą się teraz przywiązywać do drzew w ramach protestu. Czy jednak lobby wiatrowe okaże się silniejsze? No bo jeżeli oni zaczną karczować jakiś teren, usuwać wszystko, co żywe, żeby postawić to, co teraz widzimy, widzą państwo na ekranie, no to jest, no to mamy problem, tak? Ale Kaleta rozbiera te pomysły pani Henning-Kloski na części pierwsze. No i czytamy w artykule 34 tych proponowanych zmian. Chodzi o zezwolenie na realizację przedsięwzięć o negatywnym, zaznaczam negatywnym, oddziaływaniu na obszar Natura 2000. Czyli oni już zakładają od początku do końca i w dokumencie przeczytamy. No ale interes publiczny teraz, prawda? Czekaj, jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, tak jak mówisz, i tutaj czytamy, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych, no właściwy miejscowy, regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, uwaga, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W innym z kolei fragmencie mamy ten interes nadrzędnie publiczny, nie wiem, czy państwo to widzą, mamy interes nadrzędny interes publiczny, nadrzędny. Tak? I jeszcze słuchajcie, tak, to jest piękne. Przyczyny zmian i działań, o których mowa i tak dalej, dopuszczalność nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym. Tak jest. I tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo tych dokumentów. Ja mam déjà vu, dlatego że pamiętam, że przecież jeszcze zanim się ukonstytuował rząd, był ten projekt poselski, który prawie panią Henning-Kloskę wysadził z fotela, na którym jeszcze wtedy nie siedziała. No ale o co tutaj chodzi? O to, żeby przykryta rzeczywistość problemami powodziowymi, znaczy mamy zalaną rzeczywistość trochę, prawda? Trochę mamy zalaną. I rozmytą nomen omen, żeby
przeprowadzać pewnego rodzaju eksperymenty. To jest taki eksperyment. Ja tylko podam, że w zeszłym tygodniu nas wszystkich zmroziło, kiedy się okazało, że Adam Bodnar przygotowuje w środku tego szaleństwa powodziowego, naprawdę, kiedy było naprawdę bardzo, bardzo źle, Adam Bodnar wrzucił prokuratorom taką wrzutę pod tytułem: występujcie o wyłączenie ze spraw wszystkich neosędziów, nie? Do prokuratorów poszła to de facto instrukcja, prawda? Więc jakby wielu tych, którzy psują dzisiaj to, co dzieje się w przestrzeni publicznej, wykorzystuje właśnie ten efekt rozmycia w ten sposób, żeby właśnie przeprowadzać tego typu. Dla mnie to jest w ogóle niesłychane, że Rządowe Centrum Legislacji, które natychmiastowo publikuje te pomysły, to jest to samo Rządowe Centrum Legislacji, które nie chce opublikować wyroków Trybunału Konstytucyjnego. No to w ogóle mamy pomieszanie z poplątaniem już zupełnie wszystkiego. Ale co mamy? No mamy przede wszystkim gigantyczny lobbystyczny problem. Tak? Znaczy, no właśnie, bo tu chodzi o ten lobbying, bo tu wraca ten sam temat, ale tylko ciekawe, jeszcze jakby w spotęgowanej formie, bo tam mieliśmy historię o tej zbyt małej odległości wiatraków od domostw, jak prezes Obajtek przypomina 300 metrów, a teraz już po prostu wszędzie, w każdym miejscu, bez zwracania uwagi na nic, będzie można. Znaczy ktoś tu chce na pewno spłacić jakiś dług, czy to jest dług polityczny, czy ideologiczny, światopoglądowy, no to tak naprawdę wszystkie jedno. Gdybyś